Dzień dobry, panie trenerze. Przerwa na reprezentację, ale my trenujemy. A więc co się dzieje w naszym klubie? Jak wyglądają przygotowania do meczu z Lechem Poznań? No, dzień dobry wszystkim. No, na pewno trzeba zwrócić uwagę, że jest przerwa na reprezentację, ale ta przerwa na reprezentację była poprzedzona takim maratonem, bo w ciągu, można powiedzieć, niecałych 3 tygodni zagraliśmy 5 bardzo ważnych spotkań. Nie było czasu na regenerację, nie było czasu na dni wolne, także zawodnicy, można powiedzieć, przez cały ten czas byli w pracy, byli w natężeniu meczowym. Przed tym przerwą na reprezentację mieliśmy właśnie weekend wolny, sobotę, niedzielę. Od wczoraj zawodnicy pojawili się w klubie. Oczywiście nie wszyscy, bo część zawodników wyjechała na reprezentację, tak jak Jaunzems, Meriluoto, Gulimier czy też Pingot. Kontuzjowany jest po ostatnim meczu Christian Gettinger. Pozostali trenują. Ten pierwszy etap to jest takie wprowadzenie, troszkę regeneracji, ale też wprowadzenie do takiego wątku motorycznego, który jest przed nami na początku tego tygodnia. A później wrócimy do takich elementów taktycznych, na które też w jakimś stopniu, tak zaznaczyłem, natężenie tych meczów w krótkim czasie nie pozwalało pracować nad pewnymi aspektami ogólnie. Ale też tak bardziej stricte taktycznie, też nie do końca mogliśmy wszystko sobie gdzieś tam poukładać, bo tego czasu było mało. No i też właśnie w tej drugiej fazie tego tygodnia większą uwagę skupimy na elementach taktycznych. Zakończymy tydzień taką grą wewnętrzną. Nie będziemy organizować sparingów ze względu na to też, że trenujemy w małej ilości, kadra nie jest zbyt liczna, także tutaj sparingu nie organizowaliśmy. Dłuższy weekend dla zawodników, sobota, niedziela, poniedziałek, 3 dni wolnego, ale to ze względu na to, że gramy dopiero z Lechem w następny poniedziałek, 1 kwietnia, w drugi dzień świąt wielkanocnych, także tego czasu do przygotowań do tego meczu będzie sporo, 6 dni. W tym drugim tygodniu, na 4 dni przed meczem, już będą wracać właśnie kadrowicze, także można powiedzieć, że w układzie takiego finału przygotowania do meczu z Lechem będziemy trenować już z całym zespołem. To jeśli chodzi o tych kadrowiczów, właśnie chciałem zapytać. Z jednej strony to duma, że mamy reprezentantów z naszej drużyny, ale czy dla trenera to nie jest troszkę kłopot, że teraz, gdzie przygotowujemy się do kolejnego meczu, no to ich jednak z nami nie ma? To znaczy, w jakim stopniu, no powiem, odniosę się do jesieni. No, na pewno, kiedy do klubu przychodzili Meriluoto, Jaunzems, Gulimier i oni za każdym razem wyjeżdżali na kadrę, to też jak gdyby nie pozwalało do końca ich wkomponować właśnie do drużyny. I ten proces wkomponowania tych zawodników trwał sporo. Ale no, czy to jest problem? No, w jakim stopniu? No, większość drużyn ekstraklasowych dotyka ta sytuacja, że zawodnicy wyjeżdżają. Nazywa się to przerwą na reprezentację, także to jest ta przestrzeń dla reprezentantów. Patrząc na te doświadczenia poprzednich przerw na reprezentację, potrafiliśmy po przerwie na reprezentację pokonać Zagłębie Lubin, potrafiliśmy pokonać Pogoń Szczecin w wyjazdowym meczu. Także uważam, że znajdziemy takie rozwiązania, które finalnie przygotują nas dobrze do meczu z Lechem. To jeszcze wrócę na koniec do meczu z Zagłębiem Lubin. Po przeprowadzonej analizie, jak trener by podsumował ten mecz? Ja tak powiem, że chyba dzisiaj albo jutro mija rok mojej pracy tutaj w Stali Mielec. Rok temu tutaj pojawiliśmy się w Mielcu z moim sztabem. Początek tej pracy to taka długa seria meczów bez porażki u siebie, ale długo nie mogliśmy też punktować dobrze i wygrywać na wyjazdach. Tego nam brakowało. Zresztą tuż przed moim przyjściem ta seria bez punktowania na wyjazdach, bez wygranych była dłuższa, także można powiedzieć, że od października, od tego meczu z Legią Warszawa rozegraliśmy 7 spotkań, 3 zwycięstwa, 2 remisy, 2 porażki, także ta statystyka meczów wyjazdowych mocno się poprawiła i na pewno ten remis z Zagłębiem Lubin wkomponowuje się właśnie w tą statystykę, która,
która jest lepsza i mam nadzieję, że taka będzie. Oczywiście myślimy cały czas o zwycięstwach. Mecz wydawał się trudny ze względu na to też, że Zagłębie, tak mówiłem na konferencji przedmeczowej, jest to drużyna, która jeżeli łapie serię, to wydaje się, że to drużyna na fali. Powiem w ten sposób, jako trener nigdy w Lubinie z Zagłębiem nie wygrałem. Wiem, że Stal w ostatnich latach po awansie do Ekstraklasy też tam nie wygrywała, także remis wydaje się z perspektywy statystycznej cenny. Na pewno ten mecz z pozycji statystycznej dał nam 14 punkt na wiosnę. Jeżeli spojrzymy na to, że rozegraliśmy 7 spotkań, także gramy statystycznie 2 punkty na mecz i to jest na pewno cenne. Podsumowanie tego meczu pod kątem takim gry. Myślę, że doceniamy to jako drużyna, szanujemy, ale też jesteśmy głodni zdobywania kolejnych punktów, kolejnych zwycięstw, tak na to patrzymy. Zdajemy sobie sprawę, że te ostatnie mecze wyjazdowe, bo trzeba oddzielić te mecze wyjazdowe od tych meczy u siebie, można odnieść, że jest troszkę sporo takich mankamentów, które należałoby wychwycić i wyeliminować pracując w treningach i na to będziemy zwracać uwagę. Jeszcze zapytam o Krystiana. Wspomniał trener, że pojawił się gdzieś tam lekki uraz, ale rozumiem, że na mecz z Lechem Poznań będzie gotowy. Znaczy, no, nigdy nie można stwierdzić czegoś jednoznacznie. Na razie wiemy o tym, że Krystian podczas meczu z Zagłębiem w pewnym momencie zgłosił niedyspozycję, uraz i zastąpił go w trakcie drugiej połowy Krzysiek Wołkowicz. No była konsultacja medyczna, która gdyby nie stwierdza jakiegoś groźnego urazu, ale jest to jakiś element naciągnięcia mięśnia, który na pewno powoduje tutaj tygodniową przerwę, mając jeszcze na uwadze, że mamy dłuższy weekend, zawodnicy mają wolne, także sądzę, że ten czas pozwoli Krystianowi zregenerować nadwyrężony mięsień, jeszcze mając na uwadze to, że będzie pracował z fizjoterapeutami z dnia na dzień. Wstępna diagnoza mówi o przystąpieniu Krystiana do treningów w następnym tygodniu, właśnie przygotowującym do meczu z Lechem. Mam nadzieję, że tak będzie, ale to się przekonamy jakby na bieżąco, czy tak rzeczywiście się stanie. Dziękuję panie trenerze. Dziękuję.